Rozdział szósty. Powoli zrozumiałem, mały książę, twoje smutne życie. Od dawna jedyną rozrywką był dla ciebie urok zachodów słońca. Ten szczegół twego życia poznałem czwartego dnia rano, gdy mi powiedział: Bardzo lubię zachody słońca. Chodźmy zobaczyć zachód słońca, ale trzeba poczekać. Poczekać? Na co? Poczekać aż słońce zacznie zachodzić. Początkowo zrobiłeś zdziwioną minę, a później roześmiałeś się i rzekłeś: Ciągle mi się wydaje, że jestem u siebie. Rzeczywiście. Wszyscy wiedzą, że kiedy w Stanach Zjednoczonych jest godzina dwunasta, we Francji słońce zachodzi. Gdyby można się było w ciągu minuty przenieść ze Stanów do Francji, oglądałoby się zachód słońca. Niestety, Francja jest daleko, ale na twojej planecie mogłeś przesunąć krzesełko o parę kroków i oglądać zachód słońca tyle razy, ile chciałeś. Pewnego dnia oglądałem zachód słońca czterdzieści trzy razy, powiedział mały książę, a w chwilę później dodał: Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. Więc wówczas, gdy oglądałeś je 43 razy, byłeś aż tak bardzo smutny? Zapytałem, ale mały książę nie odpowiedział.